Witajcie w Środowym Kole Ratunkowym, gdzie już po raz drugi będziemy zatrzymywać się, pochylać się nad Księgą Apokalipsy i dzisiaj zostaniemy jeszcze na wersecie pierwszym. Ostatnio mieliśmy okazję przeczytać trzy pierwsze słowa i jednak one wprowadzają nas w ogóle w temat, pokazują, kto jest głównym bohaterem tej księgi, o czym tak naprawdę jest ta księga, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy dotykamy tej księgi. Jednak pierwszy werset cały brzmi następująco. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi. Pierwszy werset Księgi Apokalipsy mówi o tym, że jednym z celów przekazania tej księgi, tego objawienia, jest to, aby wierzący ludzie mogli wiedzieć, jaka jest przyszłość, co niesie ze sobą przyszłość, w jaki sposób Bóg będzie realizował pewne plany, w jaki sposób szatan będzie chciał pokrzyżować te Boże plany. I jakby Księga Apokalipsy, również Księga Daniela i może jeszcze jakieś inne fragmenty z Pisma Świętego, one przedstawiają taką proroczą oś czasu i ważne jest to, aby przez dogłębne studium tej księgi potrafić rozeznać się, w jakim momencie historii żyjemy. Ponieważ Pismo Święte, kiedy czyta się tak w całości, to można zobaczyć, że w zasadzie ono przedstawia historię od stworzenia świata poprzez burzliwe dzieje narodu izraelskiego, przez narodzenie Pana Jezusa, Jego misję, później powstanie Kościoła. Ale Księga Apokalipsy jakby przedstawia w taki proroczy sposób wydarzenia od wniebowstąpienia Chrystusa aż do Jego powtórnego przyjścia, a nawet jeszcze do założenia w pełni Królestwa Bożego. No właśnie, i bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili na tej linii osi czasu odnaleźć siebie, odnaleźć swoje miejsce, w jakim momencie historii żyjemy. Ponieważ jeżeli nie mamy takiego zrozumienia, to dosyć łatwo nam zbłądzić. Nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi. Jesteśmy jak dzieci we mgle. Łatwo nas oszukać, diabeł może nas łatwo zmanipulować. Gdy patrzymy tylko ludzkim okiem, to jesteśmy skazani na chodzenie w ciemności. Po to Bóg dał swoje proroctwa, aby Jego dzieci mogły chodzić w świetle, aby nikt nie musiał błądzić, nie musiał być zdany na kłamstwa diabelskie. No właśnie, więc to jest bardzo ważna sprawa. Czy wiemy, w jakim punkcie historii żyjemy? I myślę, że przez te kolejne odcinki będziemy powoli nabierać takiego przekonania, który to jest moment historii. I to nam da taką świadomość, w jaki sposób możemy współpracować z Bogiem w tym wszystkim. Jednak jeszcze jest w tym temacie jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie, jakie jest Twoje miejsce w tej historii? Jakie jest Twoje miejsce w proroctwie? Twoje i moje miejsce. Ponieważ gdy czytamy o pewnych postaciach z Pisma Świętego, to możemy zobaczyć coś niesamowitego. Na przykład, gdy do Jana Chrzciciela przyszli przywódcy narodu izraelskiego, aby zapytać się, kim on tak naprawdę jest, jaka jest jego tożsamość, To jest ciekawe, że Jan Chrzciciel potrafił wskazać na bardzo konkretny fragment w Starym Testamencie i powiedzieć, to jest o mnie, to jest moja tożsamość, to jest moje powołanie, to jest moja misja. I wiemy, że wskazał na fragment z Księgi Izajasza, gdzie jest powiedziane, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę dla Pana. Jan Chrzciciel wiedział, że to jest jego misja, to jest jego powołanie, to jest jego tożsamość. Gdy czytamy o Jezusie Chrystusie, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, dowiadujemy się, że był on w synagodze, w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, gdzie dzielił się słowem. Akurat
czytał proroka Izajasza również i wskazał konkretny werset i powiedział: dzisiaj na waszych oczach te słowa się wypełniają. Tak, to jakby spełnia się w moim życiu. To jest o mnie, to jest ta moja misja. Gdy również czytamy kazanie apostoła Piotra wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy, tam również można to zobaczyć. Apostoł Piotr wskazuje bardzo konkretny fragment z księgi Joela w Starym Testamencie i mówi: dzisiaj na waszych oczach te słowa się wypełniają. Zobaczcie. No właśnie, jaka jest nasza tożsamość w proroctwie? Jaka jest nasza tożsamość? To jest ważne, aby odszukać swoje miejsce w tym wszystkim, odszukać swoje miejsce w proroctwie. Jeżeli nie potrafimy znaleźć tam swojej tożsamości, to być może powinniśmy zmienić w jakiś sposób swoją tożsamość. To może powinno nas doprowadzić do pewnej refleksji nad swoim duchowym życiem. Czy moje serce naprawdę jest całkowicie oddane Panu? Czy jestem gotowy za Nim podążać bez względu na wszystko? On ma dla ciebie i dla mnie miejsce w całej tej historii, w całym tym proroctwie. Na podstawie tego powinniśmy rozumieć po pierwsze, w jakim czasie żyjemy, co tak naprawdę wokół nas się dzieje, jaka jest ta Boża perspektywa na to wszystko, nieludzka. I drugie pytanie, druga rzecz, jaka jest nasza tożsamość prorocza? Czy potrafimy ją znaleźć? Zachęcam do gorących poszukiwań z modlitwą, na kolanach, wołając i prosząc Boga o Jego prowadzenie i o to, żebyśmy mogli wejść coraz głębiej w tę księgę. Niech Bóg cię błogosławi.